Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Zapraszam na 47. odcinek Zarychty na Solo. Tym razem zapowiedź sezonu w wykonaniu Toronto Raptors, czyli drużyny, która już rok temu miała walczyć o finał NBA, a tak się nie stało. Drużyna, która wchodzi w przebudowę, jakby nie patrzeć, bo pozbyła się ostatniego zawodnika pamiętającego czasy chociażby Andrei Bargnaniego, czyli DeMara DeRozana. No była to bardzo duża afera, jeśli chodzi o Toronto, bo DeRozan był zawodnikiem bardzo związanym z tym miastem, z tym krajem w ogóle i nie chciał się stąd ruszać. Natomiast Masai Ujiri stwierdził, że ta formuła się wyczerpała dotychczasowa i trzeba coś zmienić. Zaryzykował, ściągając Kawhia Leonarda i Leonard ma być w tej chwili najważniejszym zawodnikiem tej drużyny. Natomiast na ten niesmak gdzieś pozostał. Myślę, że kibice też nie są w 100% szczęśliwi z tego powodu, jak to zostało załatwione z DeRozanem. No bo DeRozan najzwyczajniej w świecie przeszedł z tą drużyną wszystko, od bycia na samym dole NBA po drużynę, która wchodziła do finału konferencji, notowała świetny bilans w sezonie zasadniczym, takich w ostatnich rozgrywkach. I zwyczajnie w świecie jest go szkoda. Ujiri poszedł jeszcze krok dalej, bo nie tylko wymienił najlepszego swojego zawodnika, ale wymienił także swojego szkoleniowca, który za ostatni sezon dostał nagrodę trenera roku. Oczywiście pamiętajmy, że nagrodę przyznaje się za sezon zasadniczy, więc to, co Raptors odstawili w drugiej rundzie playoffs z Cleveland Cavaliers, nie wchodziło w ogóle pod ocenę przy nagrodzie, którą otrzymał poprzedni szkoleniowiec Dwayne Casey. Jego miejsce zajął dotychczasowy asystent, czyli Nick Nurse, gość, który w poprzednich sezonach był asystentem Casey'a. To było łącznie 5 sezonów. No, w ostatnich rozgrywkach jego zadaniem było usprawnienie ofensywy Raptors i patrząc na sezon zasadniczy, wyglądało to bardzo dobrze. Bo o ile sama skuteczność, sama ofensywna efektywność wzrosła tylko o 1,2 punktu ze 109,8 na 111, to poszło to w parze razem z dużo szybszą grą, bo Raptors przyspieszyli o 2,7 posiadania na spotkanie, więc z 22 miejsca wpadli na 13 miejsce, jeśli chodzi o tempo gry i szybkość gry. No i tutaj jest właśnie zasługa Nicka Nursa, który był odpowiedzialny za poprawę ofensywy w poprzednim sezonie. No i teraz Nurse dostaje swoją szansę jako pierwszy szkoleniowiec. No i będzie miał okazję się wykazać nie tylko pod kątem ofensywy, ale także w każdym innym aspekcie szkoleniowego rzemiosła. I zobaczymy, jak to będzie. Na razie jest mi bardzo trudno cokolwiek ocenić tutaj, więc to moja nota będzie trochę na podstawie tego, co zasłyszałem, przeczytałem na jego temat. Natomiast jakiekolwiek dalej idące wnioski pozostawię sobie na później. Natomiast podoba mi się to, że Nurse nie jest przywiązany ściśle do grania na dwóch graczy dobrze zarabiających, czyli Jonasa Valanciunasa i Serge'a Ibakę. Tylko w każdym z meczów preseason wystawiał tylko i wyłącznie jednego z nich w pierwszej piątce. Raz to był Ibaka, raz to był Valanciunas. Więc to już jest ten krok w kierunku nowoczesnej koszykówki. Dalszy, kolejny krok w kierunku tej nowoczesnej koszykówki, bo Dwayne Casey twardo grał oboma zawodnikami w pierwszej piątce. Więc to zdecydowanie na plus dla Nurse'a na początek, ale co dalej, to oczywiście poczekamy. Więc nota na podstawie tego, co przeczytałem, jakie opinie zasłyszałem gdzieś tam, to moja nota będzie dosyć wysoka na razie, bo czwóreczka. Natomiast jest on jak najbardziej do weryfikacji. Myślę, że po miesiącu będzie można pomyśleć i odpowiedzieć sobie na pierwsze pytania odnośnie tego, jak sobie radzi Nick Nurse na stanowisku trenera Raptors. Okej, obwodowi. Tutaj doszło do małego przetasowania, no bo wiadomo, odszedł DeMar DeRozan, więc pozycja numer 2 musiała zostać na nowo obsadzona. No i na tą pozycję tam w trakcie preseason pokazywali się już CJ Miles, Danny Green, dostał nawet szansę Kyle Collinsworth, będący na umowie tylko i wyłącznie na obóz przedsezonowy. Natomiast docelowo wydaje się, że tą osobą będzie Danny Green. Chociażby z tego względu, że jest zawodnikiem na obie strony parkietu, w przeciwieństwie do CJ Milesa, a potrafi rzucać z podobną, jeśli nie lepszą skutecznością za 3 punkty. Więc Green będzie tutaj dobrym uzupełnieniem, a przy okazji też takim fajnym gościem grającym razem z Kawhiem Leonardem. Oczywiście na pozycji numer 1 będzie wciąż niepodważalnie Kyle Lowry, zawodnik, który trochę miał problem z zaakceptowaniem tego odejścia DeMara DeRozana, bo czytaliście zapewne
te opinie odnośnie tego, że Lowry nie odzywał się, nie kontaktował się w ogóle z managementem, z trenerami przez cały off-season po tym, jak DeRozan został wymieniony. Natomiast jako profesjonalista pojawił się oczywiście na starcie obozu przygotowawczego, trenuje na normalnych obrotach, gra, więc gdzieś tam tą urazę trzeba schować do kieszeni i walczyć o swoje. Niestety tak to już w tym biznesie jest. Dalej mamy dwóch zmienników, którzy w poprzednim sezonie się już bardzo dobrze pokazali, czyli Fred VanVleet i Delon Wright. No i obaj tutaj muszą kontynuować swój rozwój i dalej iść do przodu, jeśli chodzi o swoje umiejętności i najzwyczajniej w świecie po prostu grać coraz lepiej i dawać coraz więcej minut odpoczynku dla Kyle'a Lowry'ego, żeby był najzwyczajniej w świecie zdrowy, wypoczęty na playoffy, bo jak wiemy, jak pamiętamy, właśnie w tych playoffach często jest z nim źle. No i mam jeszcze trzech zawodników, Kyle Collinsworth, Malachi Richardson i Kay Felder, którzy mogą uzupełniać ten obwód. Natomiast tutaj wydaje mi się, że żaden z nich nie odegra jakiejś specjalnej roli. Trochę mnie zdziwiło to, że w drugim meczu preseason Kyle Collinsworth został wystawiony w pierwszej piątce obok Lenarda, obok Kyle'a Lowry'ego, bo to jest gość, który jest tylko na umowie na obóz przygotowawczy z ewentualną opcją przedłużenia na dalszą część. Zawodnik, który w poprzednim sezonie zagrał ponad 30 meczów w Dallas Mavericks, rzucał 23% za 3 punkty zaledwie, więc to było trochę takie zdziwienie dla mnie, ale być może trener Nurse stwierdził, no trzeba go jakoś po prostu przetestować. Moja ocena obwodowych to silna czwórka, ze względu na to, jak dobry jest Kyle Lowry, ze względu na to, jak świetny w poprzednim sezonie był Fred VanVleet, no i liczę na to, że tutaj uzupełni to wszystko Danny Green i Delon Wright. Okej. Skrzydłowi. No tutaj mamy największą gwiazdę ostatniego off-season, licząc LeBrona Jamesa, czyli Kawhi Leonard, który zdecydował się wymusić na San Antonio Spurs wymianę. No i ta wymiana doszła wreszcie do skutku. Kawhi trafił do Toronto w dosyć głośnej wymianie. No i teraz tutaj ma być zawodnikiem numer 1. Oczywiście pozostanie pytanie i to pytanie będzie się za nami ciągnąć aż do lipca przyszłego roku. Czy Kawhi Leonard przychodzi do Toronto tylko na jeden sezon, czy też zostanie dłużej? No to jest ryzyko, jakie podjął Masai Ujiri. Natomiast jednego możemy być pewni już patrząc na te mecze preseason. Kawhi Leonard będzie znowu w wysokiej formie. To znowu będzie zawodnik, który będzie zdobywał punkty, który będzie bronił. Więc tu myślę, że nic się nie zmieni. Więc nawet jeśli to będzie jednosezonowe wzmocnienie, to myślę, że Leonard jest w stanie doprowadzić Raptors do finału konferencji, a być może nawet jeszcze dalej. Gdyż będzie tworzył na skrzydełku parę razem z Ojim Anunobim i wydaje mi się, że nie może być lepszej pary defensorów. A jak jeszcze dodamy do tego Danego Greena, to tercetu jako odpowiedź chociażby na tercet Boston Celtics, czyli Gordon Hayward, Jaylen Brown i Jason Tatum. Więc myślę, że gdy oni wspólnie będą grali, to może być rzeczywiście odpowiedź na tą siłę Bostonu, którą oni tam prezentują. Anunobi, mam nadzieję, że będzie grał regularnie. Na razie odpoczywa ze względu na jakieś osobiste problemy. Natomiast liczę na jego rozwój, że przestanie być tylko i wyłącznie tym graczem, którym był rok temu, czyli stojącym w rogu, czekającym na piłkę, czasem uciekającym za plecy, dostającym piłkę pod kosz po ucieczce i broniącym. No, mam nadzieję, że trochę zostanie także on wywołany do grania częściej z piłką, na piłce i on będzie sam coraz więcej kreował, bo to zdecydowanie się przyda zarówno jemu w rozwoju, jak i całej drużynie. No i dalej mamy gości, którzy będą uzupełniać. Mamy przede wszystkim Pascala Siakama, zawodnika, który wyłączył w pierwszej rundzie playoffs ostatniego sezonu Johna Walla. No i Siakam wydaje się gościem, który też może być tutaj zawodnikiem na 20-25 minut. Gościem, który może grać od pozycji 2 do 4. Nie zdziwiłbym się, gdyby nawet w niektórych niskich ustawieniach to on był centrem. Siakam bardzo się rozwinął w poprzednim sezonie i myślę, że ten kolejny sezon będzie także dla niego jeszcze lepszy. Będzie mu zdecydowanie łatwiej, bo jakby nie patrzeć, Kawhi Leonard nie jest aż takim graczem holującym piłkę, jak to był DeMar DeRozan, a dodatkowo też jeszcze lepiej Leonard rozciąga defensywę przeciwnika, niż robił to DeRozan, gdyż najzwyczajniej w świecie Leonard dysponuje dużo lepszym rzutem za 3 punkty. Więc mamy Siakama, a dalej za nim jest CJ Miles, który mógłby grać także jako dwójka, ale raczej będzie wchodzącym z ławki gościem do rzucania za 3 punkty, tak przynajmniej ja to widzę. No i CJ Miles, no to jest zawodnik, po którym wiemy, czego się spodziewać, tak? Wejście z ławki, szybkie rzuty za 3 punkty,
taka sobie obrona, taka sobie gra poza rzutami za 3 punkty, no ale to jest akurat dosyć dobre w jego wykonaniu, więc będzie się tutaj trzymał. No i zawodnik numer 5, rozczarowanie trochę moje ostatnich 2 lat, bo pamiętam jak chyba 2 sezony temu, czy 3 sezony temu Norman Powell w playoffach przeciwko Indiana Pacers był bardzo dobry. Potem coś się nagle załamało. Odszedł Terence Ross i wydawało się, że to Norman Powell będzie jego naturalnym zmiennikiem, to on dostanie jego minuty, tymczasem gdzieś ten rozwój Powella się załamał i tak naprawdę zaczyna tracić swoje miejsce w rotacji i ten kontrakt, który Raptors podpisali z nim, dosyć wysoki, zaczyna wyglądać coraz gorzej. Okej, ocena. Tutaj nie obawiam się postawić 4,5. Z tego względu, że Leonard wraca i wydaje się być w takiej wysokiej formie jak dotychczas, że ma bardzo dobre uzupełnienie w postaci Anunobiego i Siakama, no i może być też wsparty Dennym Greenem, gdyby była taka potrzeba. No i ostatnia kategoria, jeśli chodzi o zawodników, czyli podkoszowi. No tutaj mamy 3 graczy, Jonas Valanciunas, Serge Ibaka i Greg Monroe. No i to, co już następnie powiedziałem, czyli Nick Nurse wystawia do gry tylko jednego z nich. Raz to był Valanciunas, raz to był Ibaka. Monroe wchodzi tylko i wyłącznie z ławki rezerwowych. Kluczem do dobrej gry dla każdego z nich jest zdecydowanie rzut za 3 punkty i zarówno Ibaka, jak i Valanciunas ten rzut posiadają i dzięki temu będą mogli zwiększać swoje minuty na parkiecie. Monroe oczywiście jest graczem, który nie rozwinął swojego rzutu za 3 punkty i będzie koncentrował się na grze tyłem do kosza, co pokazywał przez większość swojej kariery. Natomiast nie jest to zawodnik, który będzie jakimś wielkim wsparciem. Myślę, że jeżeli Raptors będą potrzebowali z ławki rezerwowych kilku punktów dodatkowych, to wtedy mogą się odwołać do Monroe, ale tylko i wyłącznie wtedy. I też przeciwko konkretnym przeciwnikom, bo Greg jest niestety słabym obrońcą na niższych graczy od siebie, na szybszych graczy i sobie z tym bardzo nie radzi. Valanciunas wydaje się być zawodnikiem, na którego Raptors powinni bardziej stawiać, gdyż jest wciąż, mimo tego, że już kilka dobrych lat gra w NBA, to jest bardziej perspektywiczny niż Ibaka, który, mam wrażenie, zastopował swój rozwój w pewnym momencie, bo pamiętamy, że on w Oklahoma City do pewnego momentu robił się coraz lepszy, ale jak już doszło do tego, że nauczył się rzucać za 3 punkty, to mam wrażenie, że w tym momencie gdzieś została podjęta decyzja, czy to przez niego, czy to przez trenerów, że to wystarczy, że on nic więcej nie musi umieć. On nie gra tyłem do kosza za bardzo, jest przodem do kosza, rzuty z półdystansu, rzuty z dystansu, po pick and popach, dobitki ewentualnie. Wydaje się, że gdzieś ten atletyzm świetny już zatracił i już nie jest nawet tak dobry w obronie tablicy. Także podsumowując, moja ocena podkoszowych Toronto Raptors to jest tak między 3 a 3,5, ale niech będzie 3,5, bo już trochę tego doświadczenia mają i tym chociażby też będą nadrabiali swoje braki. Okej, no i na koniec bilans pomiędzy atakiem i obroną. No tutaj Raptors byli w ścisłej czołówce NBA w poprzednim sezonie, bo 3. miejsce w ofensywie, 111 punktów zdobywanych na 100 posiadań, natomiast aż 5. w obronie. Tracili tylko 103,4 punktu na 100 posiadań, także ten bilans był bardzo dobry. W playoffach to się załamało i to fatalnie. W ataku byli jeszcze dalej na dobrym poziomie, rzucali 110 punktów na 100 posiadań, natomiast tracili 112,5, będąc 14. najgorszą drużyną w defensywie w playoffach. To oczywiście jest pokłosie tak wysoko przegranej serii z Cleveland Cavaliers, z której po prostu padli i nie mogli się podnieść. No i wydaje mi się, że poza samą grą, tu będzie duża rola Nicka Nursa też, żeby popracować nad głowami zawodników, nad tym, żeby oni najzwyczajniej w świecie uwierzyli w siebie. Mają o tyle łatwiej teraz, że nie ma już LeBrona Jamesa w konferencji wschodniej, więc ten jeden wielki strach, który im towarzyszył dotychczas, odejdzie, więc tyle dla nich dobrego. Okej, dzięki za wysłuchanie. Zapraszam na kolejny odcinek dzisiaj o 20:00. Mówił Piotrek Zarychta. Cześć.